rację, nie mogą Państwo przyjść do klubu, to Klub Bałtyk wychodzi do Państwa i pojawiamy się w sieci. Rozpoczynamy cykl mini wykładów pod wspólnym tytułem Klub Bałtyk w sieci. Ja nazywam się Anna Nowak, na co dzień prowadzę w klubie zajęcia teatralne dla seniorów, ale w związku z tym, że teraz nie mogę ich prowadzić, to chcę przedstawić Państwu krótką historię teatru, najważniejszych twórców teatralnych, dramatów i problemów, jakie w teatrze są poruszane. Dzisiaj zaczniemy od teatru elżbieteńskiego i dramatów Szekspira. Jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie, jak sama nazwa wskazuje, teatr elżbietański rozwinął się, powstał za czasów panowania królowej Elżbiety I. To był XVI wiek, sprzyjający okres dla rozwoju dramatu, okres renesansu. Do tej pory, w epoce przedrenesansowej, właściwie do dyspozycji mieliśmy dramaty antyczne i misteria średniowieczne. Dramaty antyczne rządziły się sztywnymi regułami, a misteria średniowieczne były skierowane do widzów, którzy byli zainteresowani tematami religijnymi, dotyczącymi życia i śmierci Jezusa. Teraz spektrum zainteresowań widowni się powiększyło i w związku z tym nawiązała się grupa dramaturgów pod nazwą University Wits i oni doprowadzili do zreformowania dramatu. Mówi się, że to Szekspir był tym głównym reformatorem, ale to jest troszeczkę nieprawda. Przywódcą grupy dramaturgów był Christopher Marlowe. Inne nazwiska, które warto wymienić, to Thomas Kyd, Ben Jonson, Edward Elgin. Szekspir również z nimi współpracował, zwłaszcza z Marlowem. Część sztuk Szekspira podejrzewa się, że są napisane we współpracy z Marlowem. Ponoć wykrył to nawet program komputerowy, który rozpoznawał styl, gdzie styl Szekspira, a gdzie styl Marlowa. Ci twórcy, dramaturcy byli związani z uniwersytetem. Sam Szekspir nie uczęszczał na uniwersytet, gdyż jego rodzina w pewnym momencie zubożała, ale był znakomitym samoukiem i świetnie potrafił się zaadaptować do tego, co już znalazł u kolegów, a nawet miał taki talent, że to, co oni zrobili średnio dobrze, on ładnie poprawił. Stąd być może są te niektórych literaturoznawców wątpliwości, czy Szekspir pisał sam, czy ktoś mu pomagał. Rozwój dramatu przypada na lata 80. XVI wieku. To taka data najbardziej umowna. Czym się charakteryzował ten zreformowany dramat w czasach elżbietańskich? Otóż zrezygnowano z klasycznej jedności czasu, miejsca i akcji. Zrezygnowano z dekorum, czyli tego stylu wysokiego. Zrezygnowano z katarzis, czyli oczyszczenia klasycznego. Zrezygnowano z mimezis, która miała być takim czystym naśladownictwem życia w sztuce. W dramacie za czasów elżbietańskich pojawił się właśnie to odstępstwo od trzech jedności, czyli akcja działa się w różnych miejscach, o różnym czasie. Przemieszczali się bohaterowie prawie po całej Anglii w niektórych dramatach. Rozkładało się to czasami na tygodnie czasu, w którym dzieje się akcja. Postacie mówiły językiem, jakim chciały. Język był dostosowany do danego bohatera. Jeżeli bohater był wulgarny, ten język był wulgarny. Jeżeli był szlachcicem, ten język był elegancki, poprawny. Pojawiały się krwawe sceny, czego unikano w dramatach antycznych. Pojawiały się duchy, zjawy, potwory, czarownice. Także ta scena ożyła. Działo się znacznie więcej niż w dramacie antycznym czy w misterium. Jeżeli chodzi o samą organizację teatru elżbietańskiego, to początkowo grano na zewnątrz. Wzięło się to jeszcze nawet z tego, że teatr początkowo był teatrem wędrownym. Zresztą
Wcale za czasów elżbietańskich nie przestano jeździć z przedstawieniami, ale teatr znalazł swoje miejsce w budynku. W końcu znalazł swoje miejsce w budynku. Pierwszy teatr wybudowano pod Londynem, nazywał się po prostu The Theatre. Potem do niego dołączyły kolejne teatry, The Rose, The Curtain i na końcu Theatr Globe. I ten Globe do dziś istnieje, jest wizytówką Londynu i stał się w pewnym momencie najważniejszym z teatrów, gdyż w Globe wystawiano sztuki Szekspira. Co było ważne, na sztuki do teatrów mogli przychodzić wszyscy. Nie była to rozrywka tylko i wyłącznie dla elit. Przychodziły wszystkie klasy społeczne i świetnie się bawili. Do tego stopnia, że no, publiczność wręcz czasami wchodziła w interakcje z aktorami, a nawet bójki się odbywały, bo tak poniosła fantazja widownię. Sceną w teatrze było po prostu podwyższenie, otwarte z trzech stron aktorzy byli otoczeni przez widownię, z czwartej strony były drzwi do garderoby. To było takie zamknięcie całości. Nie było kurtyny, nie było jakiegoś oświetlenia czy efektów specjalnych oświetleniowych, ponieważ działo się to przeważnie przy świetle dziennym. Nie było wielkich dekoracji, bo nie było na to ani pieniędzy, ani możliwości, żeby na takiej otwartej scenie coś zbudować. Czasami wystarczyła tabliczka z napisem, że rzecz dzieje się na przykład pod Londynem, albo pod Birmingham, albo gdzieś jeszcze. I to wystarczyło. Za to, żeby było kolorowo i ciekawie, stroje bohaterów, stroje aktorów były bardzo bogate, piękne, specjalnie szyte na dane przedstawienie. Oczywiście taki strój był wykorzystywany na różne sposoby. Jak już był strój dla króla, no to ten król występował w różnych sztukach. Co było jeszcze ciekawe, to to, że teatr szekspirowski i elżbietański rządził się takim prawem, że na scenie nie grały kobiety. Grali sami mężczyźni, wszystkie role żeńskie grali też mężczyźni lub młodzi, ładni chłopcy. Także Julia w pierwszych odsłonach to był po prostu przebrany chłopiec. Nad sceną budowano czasami taką właśnie galeryjkę, która służyła temu, żeby odgrywać sceny balkonowe, bo to też było istotne, stały się dość popularnym elementem sztuk. To przedstawieniu towarzyszyła muzyka, co też było istotnym elementem, bo dodawała po prostu takiej żywości temu, co się działo między bohaterami. Co było jeszcze ważne w teatrze elżbietańskim? To był teatr, gdzie najważniejszą funkcję pełnili aktorzy. To był teatr wielkich gwiazd. Ci, którzy zdobyli popularność i uznanie widowni, byli przeważnie bogaci, dobrze sytuowani i cieszyli się dużym poważaniem w społeczeństwie, nawet poważaniem u królowej. To samo tyczyło się dramaturgów. Szekspir dzięki temu, że zyskał sławę na początku jako aktor, potem jako dramaturg i reżyser, zarobił naprawdę dużo pieniędzy jak na tamte czasy i jeszcze uzyskał tytuł szlachecki. Także opłacało się być człowiekiem teatru. Chociaż początkowo teatr elżbietański był traktowany jako zgorszenie, bo właśnie to odejście od antycznych zasad, odejście od religijności, misterium, poruszanie tematów związanych ze zdradą, z miłością, to miłością często erotyczną, nie tylko miłością platoniczną, związane z nienawiścią, wojną, gniewem, no to te tematy burzyły część społeczeństwa. Ale jednak większość wygrała i sztuki te wygrały, tym bardziej, że zwolenniczką tego była również królowa Elżbieta i jej dwór. Jednym z takich najbardziej popularnych aktorów za czasów Szekspira był Kean. Zresztą w Teatrze Polskim, w Teatrze Telewizji można było oglądać właśnie sztukę o dziejach owego Keana, aktora, której główną rolę grał Janusz Gajos. Bardzo ciekawa, fajna sztuka, przedstawiająca tamte czasy.
Jeżeli Państwo będą mieli okazję gdzieś kiedyś ją obejrzeć, to polecam. Przedstawienie miało za zadanie wzruszać. Wzruszać, pobudzać, budzić grozę i rozśmieszać również. Nie szczędzono sobie na przykład takich scenek z jakimś pieskiem albo osłem, żeby było śmieszniej. Miały także wprowadzać element tajemnicy i budować jakiś morał. Morał często był bardzo trudny, bardzo dramatyczny, ale też od moralizatorstwa ten dramat szekspirowski, dramat elżbietański nie odchodził. Dlaczego ja cały czas powtarzam szekspirowski? Bo tak szczerze mówiąc, do naszych czasów największą popularnością cieszą się właśnie sztuki Szekspira. Inni autorzy naprawdę odeszli w niepamięć. Jeszcze się przewija często i pojawia nazwisko Marlowe, Christopher Marlowe. On jeszcze zyskał jako taką sławę i ta sława do dziś pobrzmiewa, ale ona jest naprawdę znikoma przy sławie Szekspira. Czemu Szekspir zyskał tak olbrzymią sławę i do naszych czasów jest cały czas wystawiany na scenach, są adaptacje sztuk robione filmowe i jeszcze setki innych wariacji. Skąd to się bierze? Chyba stąd, że talent tego mieszczańskiego dziecka polegał na tym, że on świetnie wyczuwał ludzkie charaktery i te charaktery przedstawiał w swoich sztukach. Dzięki temu ma to do dzisiaj niesamowity wydźwięk i siłę nośną. Cały czas w tych postaciach widzimy siebie, mimo tego, że minęło już ponad 400 lat od czasu, kiedy one powstały. Sam Szekspir żył w latach 1564-1616. Zmarł w wieku lat 52, jak na nasze czasy to był jeszcze młody chłopak, no ale dożył w sumie jak na czasy renesansu niezłego wieku. Wywodził się z rodziny mieszczańskiej. Jego ojciec próbował zdobyć tytuł szlachecki, ale mu się nie udało, bo w międzyczasie trochę zubożał. Na początku Szekspir chodził do dobrych szkół, potem już nie miał na to pieniędzy i uczył się sam. Ale poradził sobie. Jako 18-latek z takich ploteczek ożenił się z Anną Hathaway, 8 lat od niego starszą panią, ponieważ musiał. Mieli razem troje dzieci, małżeństwo nie było zbyt udane, szybko od niej uciekł i potem osiadł w sumie na długie lata w Londynie. Do rodzinnego Stratford wrócił dopiero w 1612 roku. W Londynie na początku wynajmował mieszkanie, potem miał swoją własną willę, kiedy zaczęło mu się dobrze powodzić. Jego sztuki powstawały... Na czym polegała różnica między komedią a tragedią? No nie, różnica była niewielka, z tym, że w komedii zazwyczaj wszyscy przeżyli, podczas gdy w tragedii raczej prawie wszyscy zginęli. Taka była różnica między tym. Tak naprawdę komedia w tamtejszych czasach i współczesnych to są dwie różne rzeczy. Komedia nie miała rozśmieszać, tylko miała również nieść jakiś morał, pokazywać jakieś życie, a to życie wcale nie było łatwe, proste i przyjemne. Co się działo w tym dramacie szekspirowskim, że był tak inny od poprzednich dramatów? Oprócz właśnie naruszenia tego trzech jedności klasycznych, czasu, miejsca i akcji, ważną rzeczą było to, że Szekspir nie szczędził krwawych scen. U niego była i bitwa, u niego był pojedynek, krew się lała, wszyscy byli przerażeni, zmartwieni, co się dzieje z bohaterami. Bohaterowie umierali dramatycznie na scenie w różnych nieprzyjemnych okolicznościach. Nie szczędził sobie budowania scen zbiorowych, czego również unikano, czyli na scenie przybywało kilkunastu czasami aktorów. To jest bardzo duże przedsięwzięcie jak na tamte czasy. Bohaterowie mówili bardzo plastycznym i językiem dostosowanym do tego, kto kim był. Bardzo to się podobało publiczności, bo oni odnajdowali siebie w bohaterach, bo bohater mówił tak jak oni. To było ciekawe. We współczesnym świecie ten bohater, który mówi językiem Szekspira, już nie brzmi tak prawdziwie, przynajmniej w oryginale, bo w tłumaczeniach mamy troszeczkę lepiej. Nasze współczesne tłumaczenia Barańczaka są naprawdę pięknie zrobione i ten język nie razi sztucznością i dawnością. Jest tak naturalny, tak polski, tak dzisiejszy, że czyta się je i słucha się ich na scenie
jako czegoś bardzo naturalnego i oczywistego. Anglicy mają ciut gorzej, bo grają w oryginale, a oryginał rzeczywiście trąci myszką. Co nie zmienia faktu, że brzmi pięknie dla ucha. Szekspir doczekał się tego, że przeszedł do kultury masowej. Nawet w cytatach. Być albo nie być cytujemy w kółko, w reklamie, w mowie codziennej. Źle się dzieje w państwie duńskim, wszyscy znają. Reszta jest milczeniem, wszyscy znają. Używamy nawet nie będąc świadomymi do końca, kto to powiedział, kto to napisał. A to pochodzi po prostu ze sztuk Szekspira. W współczesnym podejściu do Szekspira rozróżniamy jakby dwie takie podstawowe grupy. Czyli jedna grupa, paść na kolana, nic nie zmieniać u mistrza, tylko wiernie odwzorowywać jego dzieła. I druga grupa, zaszaleć, zainspirować się, zrobić coś nowego, przemienić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obie grupy cieszą się dużą popularnością, mają swoją widownię. I można tego Szekspira w teatrze oglądać na dwa sposoby. Albo właśnie klasyczny, albo zupełnie nowoczesny, nietypowy. Z Szekspirem na żywo najłatwiej się spotkać co roku na Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. Teatr Szekspirowski w Gdańsku co roku robi imprezę, na którą zjeżdżają się teatry z całego świata i z tym Szekspirem można się spotkać na żywo, zobaczyć go w różnych odsłonach, w różnych językach i kto lubi, ten ma ucztę. Kto nie lubi chodzić do teatru, może zobaczyć Szekspira w kinie. I to zrobionego naprawdę niesamowicie dobrze. Anglicy w tym przodują. Teatr telewizji BBC jest znany na całym świecie. Oni bardzo klasycznie podchodzą do Szekspira. Kenneth Branagh, on zrobił też wiele sztuk szekspirowskich, on nie podchodzi klasycznie, a w jego realizacjach spotkamy nawet Keanu Reevesa, więc gwiazdy światowego formatu, które grają role szekspirowskie i robią to fantastycznie. To na przykład jest Wiele hałasu o nic, albo Stracone zachody miłosne, albo jeszcze kilka innych sztuk. Kenneth Branagh ma po prostu słabość do Szekspira i dobrze go przenosi na film. Titus Andronicus z Antonym Hopkinsem albo najnowsza realizacja Króla Lira z Antonym Hopkinsem. Wspaniałe sztuki, uwspółcześnione, zrobione plastycznie, niesamowicie pięknie. Polecam, jeżeli Państwo mają ochotę, to obejrzeć jak najbardziej. Sen nocy letniej został w pewnym momencie zrobiony. Sen nocy letniej też z gwiazdorską obsadą. Przede wszystkim dwie znane aktorki, Michelle Pfeiffer i Calista Flockhart. Michelle Pfeiffer znana amerykańska świetna aktorka, Calista Flockhart znana głównie z tego, że jest Ally McBeal grała, a poza tym jest żoną Harrisona Forda. Ale obie zagrały w Śnie nocy letniej fantastycznie, to jest też piękny film, warto obejrzeć. Samych adaptacji filmowych Romeo i Julia jest ponoć 38. Romeo i Julia, sama historia została przerobiona też na znany musical, czyli West Side Story, gdzie nie mamy dwóch rodzin, tylko mamy po prostu dwa gangi, które walczą ze sobą, a między tymi dwoma gangami miłość dwojga młodych ludzi. No i już mamy tą samą historię, tylko w innym, zupełnie współczesnym wydaniu. Niektórzy dopatrują się, że nawet w Królu Lwie mamy Hamleta, jakby nie było. Stryj zabija ojca i młody książę gdzieś tam się wychowuje na wygnaniu, po czym wraca odebrać to, co jego. Pięknie się odniósł także do tego na przykład Peter Greenaway z burzy, wybierając postać Prospera i robiąc księgi Prospera. Jest to film bardzo plastyczny, nie dla wszystkich, bo jest dziwaczny, ale jak ktoś lubi dziwaczne kino, to polecam, bo warto go oglądać dla samej plastycznej realizacji obrazu. Coś niesamowitego. Świetnie sobie z Szekspirem gra Terry Pratchett. Jeżeli ktoś lubi fantastykę i świat dysku, to Pratchetta w Trzech Wiedźmach mamy klasycznie wmontowane dwa dramaty. Tam jest Hamlet i Macbeth. Jest to zrobione tak pięknie, że czytając to śmiałam się i płakałam, bo płakałam w sumie ze śmiechu, kiedy trzy czarownice są pokazane zupełnie inaczej niż w Macbecie, ale to już dla ciekawych. Poczytajcie, zobaczycie. Zresztą w drugiej swojej powieści Panowie i Damy znowu wykorzystuje Pratchett Sen nocy letniej. Świetna sprawa, jak można grać z klasyczną sztuką Szekspira i przerabiać ją na fantastykę.
W 400. rocznicę śmierci Szekspira powstał tak zwany projekt Szekspir, gdzie wydawca Hogarth Press zaprosił do współpracy autorów współczesnych kryminałów, fantastyki i w ogóle współczesnych autorów różnych książek z różnych dziedzin. I powstały między innymi Margaret Atwood, znana właśnie z opowieści podręcznej, której niedawno był zrobiony również serial bardzo popularny, napisała coś takiego jak Czarci pomiot na podstawie burzy. Z kolei John Nesbo, znany z cyklu kryminałów, przeniósł Macbetha w lata 70. i zrobił po prostu Macbetha na współcześnie. Warto to przeczytać, warto to zobaczyć, jak współcześni autorzy sobie radzą z wątkami, z postaciami szekspirowskimi i co z tych postaci można wyciągnąć dla współczesności. Ciekawe jest jeszcze to, że źródła inspiracji dla autorów pozostają wciąż te same. To, czym się inspirował w swoich kronikach historycznych i wszystkich Henrykach, Henryku III, VI i V, Szekspir, czyli wojna Róż, Yorków i Lancasterów, było również inspiracją dla George'a Martina, który zrobił Grę o Tron, którą też wszyscy znają. Czyli źródło inspiracji i krwawe wydarzenia na dworze jest to samo. Tylko dwie różne realizacje. Czyli ta popkultura, można powiedzieć tak nieładnie, ale obrazowo wessała Szekspira i wysysa z niego do tej pory mnóstwo ciekawych wątków, mnóstwo ciekawych pomysłów. I to nie tylko kultura europejska czy amerykańska, bo Azjaci bardzo lubią również Szekspira, to widać u Kurosawy. U niego nie tylko, że zrobił filmy na podstawie sztuk Szekspira, ale te wątki szekspirowskie przewijają się różnie już w jego filmach, które nie są bezpośrednio związane ze sztukami Szekspira. I tak to teatr elżbietański i dramat Szekspira odmienił nam oblicze historii naszego teatru. Potem te wątki, te pomysły ciągnęły się długo, długo, długo. Odezwały się wielkim echem w dramacie romantycznym, o czym jeszcze opowiem. I trwają do dziś, do współczesności. Do dziś lubimy to oglądać, do dziś lubimy słuchać tych postaci, tego, co do nas mówią. I lubimy się zastanawiać nad tym, co wynosimy ze sztuk Szekspira. No, jest to dla nas cenny nabytek. Dziękujemy Ci, Renesansie, za Szekspira i za teatr elżbietański. Dziękuję Państwu. To wszystko na dzisiaj. W kolejnej odsłonie opowiem o komedii Delarte.